Czasy, w których małe helikopterki z hipermarketów były hitem w dziedzinie latających modeli, powoli odchodzą w niepamięć. Coraz częściej zastępowane są one przez quadcoptery, które są o wiele stabilniejsze i prostsze w lataniu. Jednym z takich quadów jest CX-10, którego za niewiele ponad 70 zł możemy stać się posiadaczami. Jak twierdzi producent, jest to najmniejszy quadcopter na świecie. Swoimi wymiarami nie przewyższa pudełka od zapałek, co rzeczywiście robi wrażenie. Ale zanim przejdziemy do latania, warto by powiedzieć o nim kilka szczegółów. Waga tego maleństwa jest naprawdę niewielka, co pozwala na około 6 minut lotu, przy czym czas ładowania wynosi jakieś 20 minut. Bateria niestety jest zabudowana na stałe i nie mamy możliwości jej wymiany bez rozkręcania całego quada. Na uwagę zasługuje jakość wykonania modelu. Nie mamy tu do czynienia z tanim chińskim plastikiem, ale wytrzymałym, powiedziałbym, laminatem. Śmigła wykonane są z cienkiego plastiku, dzięki czemu są bardzo elastyczne. Nawet po wygięciu możemy łatwo przywrócić je do pierwotnego stanu. Mocna obudowa w połączeniu z elastycznymi śmigłami zapewniają dużą wytrzymałość na wypadki. Aparatura, którą dostajemy w zestawie, również jest bardzo mała, choć mimo to można wygodnie jej używać. Częstotliwość, na jakiej działa zestaw, to popularne 2,4 GHz. Wszystko to wygląda ładnie w teorii. Ale jak sprawdza się w praktyce? Przejdźmy do testów. Dostępne mamy trzy tryby lotu. Low, medium i high, które przełączamy klikając lewy drążek. Po wciśnięciu drugiego drążka możemy wybrać kierunek, w którym quad zrobi salto. Trzeba przyznać, że wychodzą mu całkiem nieźle. Zasięg to jakieś 15 metrów. Więc latając na zewnątrz, lepiej uważać, by nam nie uciekł. Lata się nim naprawdę przyjemnie. Początkowo spodziewałem się, że za takie pieniądze i z takim małym rozmiarem nie będzie się on do niczego nadawał. Ale jednak zostałem pozytywnie zaskoczony. Podsumujmy. Do plusów możemy zaliczyć niską cenę, 6 minut lotu, 3 tryby latania oraz wytrzymałość. Minusy to dość długi czas ładowania, brak możliwości wymiany baterii i transmitter mógłby być troszeczkę większy. Do produktu zastrzeżeń nie mam i mogę z czystym sumieniem polecić go zarówno początkującemu, jak i doświadczonemu pilotowi. Jak dla mnie, w tej klasie mocne 8. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja i chciałbyś zobaczyć więcej, zasubskrybuj nasz kanał.